Obostrzenia obostrzeniami, ale teraz wszystko ma sens. W momencie, kiedy prosiłem was, żebyście okleili te samochody, te pojazdy właśnie tymi naklejkami, one w środku mają antenę. Te samochody, kiedy przejeżdżają przez bramki, wiemy dokładnie wtedy, kiedy są, w jakim rejonie i tak dalej. Swoją technologię ma też Beacon. Beaconami zajmiemy się w styczniu. Teraz będziemy wyjaśniać na mapie to, co działo się wczoraj. Na przykład dzisiaj online nie mogę wam tego pokazać na szkoleniu, ale mogę pokazać po 24 godzinach. Takie są przepisy i będziemy tak po prostu stosować się do tych przepisów. Więc zerknijcie. Jeśli mamy pojazd z końcówką 700, on cały czas od 48 godzin jest w jednym miejscu. Ten pojazd nie będzie się ruszał, ale pojazdy z ulicy Przemysłowej w ilości X. Zerknijcie dokładnie. Teraz do mnie. Na przykład ten pojazd przebywał za długo na stacji BP. Dlaczego? Powiemy sobie prywatnie na przerwie. Kiedyś tam na kawie będziemy starać się to omawiać. Dlaczego akurat w tych właśnie najróżniejszych miejscach te pojazdy tak długo przebywają. To nie jest zgodne z obostrzeniami, ale czasami tak bywa. Zerknijmy na następne pojazdy i teraz przeliczcie sobie ilość. W każdym pojeździe są dwie osoby. Pojazd, który jeździł do 23, tam były trzy osoby, cztery osoby czasami, ale to nie jest pojazd tej miejscowości akurat. Trzeba wyjaśnić, tam w rubryce uwagi jest też napisane. I przemieszczanie tych pojazdów jest tak, a nie inaczej przez te wszystkie bramki szczytywane. Kod RFID o tyle jest niezauważalny, ponieważ możemy podpiąć też telefon tego człowieka, jako jeśli mam w sobie antenę RFID, a też naklejkę, która jest na pojeździe i w większości nikt tego nie zauważa. Można to nakleić na rejestrację, można to nakleić na naklejce, która jest na szybie i wtedy nikt tego nie zauważy, zdjąć. To kwestia 2-3 sekund. To by było na tyle, jeśli chodzi o kwestię tego tematu. Przejdziemy zaraz do tematu następnego. Zerknijmy, co będzie tematem następnym. Tymczasem zerknijmy też w tablicę numer 2.